Na program zaprasza Kapital 24 TV. Serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Rynek obligacji w Polsce jest bezpieczny. On będzie się kształtował w sposób na pewno bezpieczny, dlatego że rynek obligacji jest w tej chwili rozwijany w oparciu o platformy elektroniczne. Platformy elektroniczne, to jest platformy elektroniczne Katalizm, dba bardzo o to, żeby rynek był ukształtowany jak najbardziej bezpieczny, to znaczy, żeby to był rynek transparentny, przejrzysty, żeby informacje docierały do inwestorów, papiery, które trafiają na ten rynek, żeby były prześwietlone wstępnie pod kątem ryzyk, żeby inwestorzy otrzymali właściwe informacje o ryzykach, jakie są związane z danym instrumentem. Natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć, że na naszym rynku będą się pojawiać defaulty emitentów. I to powinno być traktowane na naszym rynku może nie jako norma, bo trudno traktować jako normę, ale to, że takie sytuacje będą się zdarzały. W związku z tym powinny być rozwiązania prawne, które dadzą instrument dla obligatariuszy, żeby mogły negocjować zmiany warunków wykupu obligacji lub też zmiany płatności odsetek. Takim instrumentem, który trwa dyskusja, Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęły pracę nad zmianą ustawy o obligacjach, żeby wprowadzić do naszego systemu porządku prawnego instytucję zgromadzenia obligatariuszy, który będzie miał uprawnienia, emitent dostanie też narzędzie w ręku do przedstawienia propozycji do zmiany warunków wykupu czy płatności odsetek, obligatariusze przyjęcie tych warunków bądź też nie. W każdym bądź razie to jest pewien sposób na wyjście z pewnych problemów, które na naszym rynku się pojawią. Natomiast ja jako przedstawiciel rynku bym apelowała o bardzo wstrzemięźliwe podchodzenia, o niedawanie presji takiej silnej, informowania o defaultach emitentach jako szczególnie groźnych przypadkach dla rynku, dlatego że trzeba pamiętać, że drugą stroną jest emitent, który w związku z tymi informacjami może mieć trudniejszą sytuację finansową, w związku z tym obligatariusze, będzie to działać przeciwko obligatariuszom, czyli nie jest to taka presja silna również mediów, informowania o tych defaultach, to działa przeciwko jednak inwestorom. Na innych rynkach zaleca się wstrzymywanie publikacji informacji o defaultach emitentów, oznakuje się tylko te papiery jako takie, że mają opóźnioną płatność, natomiast pozwala się dokonywać obrotu tymi instrumentami. To jest bardzo istotne, żeby inwestor w każdym momencie również przy defaulcie płatności mógł wyjść ze swojej pozycji.